A ja wiem, będą malkontenci, którzy powiedzą, o, prawdziwy dron FPV to jest taki, którego samemu się buduje, wtedy poznaje się całą jego konstrukcję i ble, 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 ble. Gówno prawda. Avata 2, 3 miesiące od premiery. Dla kogo ten dron, co potrafi i dlaczego moim zdaniem to najlepszy gotowy dron FPV na rynku. FPV, czyli First Person View, a po polsku dron, którym się lata, mając widok z pierwszej osoby, czyli z kamery, która jest umieszczona na przodzie drona. Lot takim dronem dostarcza zupełnie innych doznań, moim zdaniem lepszych, bo daje dużo więcej frajdy. Ja latając normalnymi, klasycznymi dronami, dawno nie miałem takiej frajdy i radochy z latania, jak właśnie latając dronem FPV. Normalnie latając tym dronem czujecie, jak serducho podchodzi wam trochę wyżej i ściska was w gardle, gdy musicie przelecieć przez jakieś wąskie elementy, wąskie miejsca, na przykład między drzewami albo między barierkami. I to właśnie daje zupełnie inną percepcję podczas lotu. Za pierwszym razem jak latałem, to normalnie dłonie mi się pociły, bo byłem tak z jednej strony przestraszony, ale z drugiej strony podekscytowany lataniem i tym, co widziałem na podglądzie w goglach. No dobra, ale od początku. Czyli co dostajemy w zestawie? Ja akurat od DJI Store Polska dostałem zestaw Flymore Combo, czyli zestaw drona, gogli, trzech baterii oraz motion controllera 3.0. Też dostałem na testy Remote Control 3, ale jego ogólnie w zestawie nie ma, należy go sobie dokupić osobno. Ale warto i o tym trochę później. Z rzeczy na początek od razu powiem, że hub jest fajnie wykonany, tak jak na przykład w R3, gdzie mając trzy baterie, w których już nie mamy 100% naładowania baterii, przytrzymujemy ten przycisk i wtedy z baterii, w których mamy najmniej energii, jest ona transferowana do jednej, która będzie miała jej finalnie najwięcej. Trochę o samej konstrukcji drona. Jest wykonany z tworzywa, ale muszę wam się przyznać, że już testowałem, tak, jest to dosyć wytrzymałe tworzywo. Do tego mamy pozycjonowanie GPS, w sumie mamy trzy systemy, GPS, Galileo i Beidou. Pozycjonowanie po GPS-ie pozwala nam nie tylko na bardzo stabilny lot w trybie normal oraz sport, w sensie jak puścimy, on będzie się pozycjonował w przestrzeni na podstawie właśnie GPS-a, ale pozwala też na zastosowanie systemu bezpieczeństwa RTH, czyli Return to Home. Po polsku powrót do domu. W sytuacji, gdy odlecicie dalej i stracicie podgląd, wystarczy jeden przycisk i dron sam wzleci się do góry, wróci nad pozycję domową, czyli pozycję, z której startował i wyląduje bezpiecznie. Nie stracicie drona, nie stracicie pieniędzy. Jeśli chodzi o konstrukcję, z tyłu mamy też dwie soczewki, które wstępnie w moim filmie o przeciekach myślałem, że będą wykorzystywane do omijania przeszkód. Tak się jednak nie stało. Są to soczewki odpowiadające za pozycjonowanie drona, który lata nisko nad ziemią. Są do tego wykorzystywane czujniki na spodzie drona oraz te dwie kamery z tyłu. Jaka jest korzyść? Korzyść jest taka, że w przeciwieństwie do Avaty 1, ten dron nie głupieje przy niskich wysokościach, nie chce nagle lądować i nie głupieje nad wodą. A i z rzeczy jeszcze bardzo ważnych, to ten dron ma wbudowane 48 giga pamięci, więc nawet jeśli zostawicie kartę pamięci w domu i znajdziecie się w plenerze w zajebistej scenerii, to mimo wszystko trochę materiału uda wam się nagrać na pamięć wewnętrzną drona. Dlaczego warto się zastanowić nad tym dronem? Bo lata długo, 23 minuty. W sensie ja wiem, że dla osób, które już latają dronami tymi bardziej klasycznymi, 23 minuty to takie przecież mój dron lata, nie wiem, 30 minut na przykład, albo 40. Oczywiście, ale pamiętajcie, że to jest dron FPV i drony FPV zupełnie inaczej pobierają i zużywają energię elektryczną. No więc mamy ten długi czas lotu, połączony z banalnym sterowaniem, które będzie świetne dla każdego, kto nigdy nie latał dronami FPV albo w ogóle dronami. W zestawie przychodzi, tak jak mówiłem, motion controller. Jest to po prostu joystick, tak samo jak komputerowy, którym możemy sterować naszym dronem. Uruchamiamy Avatę, zakładamy gogle, odpalamy kontroler, wciskamy gaz, oddechy i jazda. W ustawieniach możemy sobie ustawić, czy ma latać wolniej albo szybciej. Jeśli chcemy lecieć do góry, to przechylamy joystick do góry. Jeśli chcemy zlecieć do dołu, no to pochylamy joystick do dołu. Jeśli chcemy skręcić w lewo, to przechylamy joystick w lewo i w prawo,
analogicznie. Łapiecie, o co chodzi. Jest to banalny sposób sterowania i myślę, że każdy, kto dopiero zaczyna przygodę z tym dronem, w ogóle z dronami, będzie zakochany w tym, jak łatwo steruje się motion controllerem. Wisienką na torcie dla osób, które będą latać w taki sposób, jest tryb Acro. Easy Acro. Możemy sobie joystickiem zrobić flipa, możemy sobie beczkę zrobić, możemy też zrobić drift, czyli lecimy do przodu, przechylamy joystick w bok, dron się przestawia o 180 stopni, więc dla kogoś, kto nie chce się uczyć latać manualnie, ale chce mieć kilka fajnych efektów w swoich filmach, jak najbardziej się przyda. A skoro już o filmach mówię, no to czymś je trzeba nagrać i to w dosyć dobrej jakości. W tym dronie o to nie musimy się martwić, bo kamera jest już wbudowana w drona, a matryca, jaka się w niej znajduje, ma wielkość 1 przez 1,3 cala. Maksymalnie nagramy tym dronem filmy 4K w 100 klatkach, ale jeśli chcemy nagrywać w HDR, to maksymalnie do dyspozycji mamy 60 klatek. Do tego maksymalna szerokość, z jaką będziemy nagrywać, to 155 stopni w trybie właśnie szerokim, a w trybie normalnym mamy bodajże 85-82 stopnie. Do dyspozycji mamy profil kolorystyczny standard oraz mamy też 10-bitowy płaski tryb nagrywania D-Log M. Płaski tryb nagrywania, dla tych, którzy nie wiedzą, czyli pozbawiony wstępnie kolorów, ale jest to plik, który ma dużo więcej danych, które zapisuje z pełnej matrycy. Dzięki temu w postprodukcji mamy większą swobodę i więcej możliwości obróbki całego materiału. Jeśli chodzi o nagrania, to ważne, żeby były one stabilne i z tego drona takie na pewno będą, bo mamy tutaj Rocksteady 3.0 oraz Horizon Steady. Rocksteady to nic innego jak stabilizacja, która jest wykorzystywana również w kamerach od DJI. Ten dron ma stabilizację fizyczną tylko w jednej osi, więc jeśli lecimy i mocniej wieje, to elektronika musi nadrabiać i tak właśnie jest w trybie Rocksteady. Na nagraniu z gogli widać, jak bardzo dron się telepie podczas niektórych manewrów, zwłaszcza, że podczas nagrywania tych filmów, które widzicie, bardzo wiało, natomiast gotowy film z drona jest gładki jak masełko. Ta stabilizacja Rocksteady naprawdę dużo pomaga i to powoduje, że de facto nie musimy już dodatkowo obrabiać i stabilizować tego materiału później w postprodukcji. Natomiast Horizon Steady jest to nic innego jak stabilizacja Rocksteady, z dodanym jeszcze poziomowaniem horyzontu, więc nawet jeśli lecimy dronem troszkę w bok i jesteśmy przechyleni lub wiatr bardzo wieje i dron walczy z tym wiatrem i próbuje korygować, to nagranie nie będzie pod kątem, tylko będzie automatycznie wypoziomowane. Zresztą znowu macie przykład z samego drona oraz z gogli. A skoro o goglach mówię, to te z zestawu są niesamowite. W sensie obraz z nich jest niesamowity. Mamy 6 anten, widoczne na zewnątrz mamy tylko 2, ale wbudowanych ogólnie jest 6, które gwarantują zasięg do 13 km. I wiadomo, że dronem FPV tak daleko się nie zapuścimy, maksymalnie, no nie wiem, na kilometr, chociaż i też nie ryzykową. Chodzi raczej o stabilność tego połączenia i podglądu. W tych goglach mamy też wbudowaną baterię, która zamocowana jest z tyłu głowy, w sensie na pasku i podczas założenia montujemy ją tutaj z tyłu głowy. Co jest też fajne, to mocowanie na głowie w tym modelu. Teraz już nie mamy pasków tutaj po bokach gogli, tylko pasek idzie do tej części, która znajduje się finalnie na czole. Więc nie odgniatamy sobie okolic wokół oczu, a jedynie montujemy wszystko na czole, skręcamy wszystko pokrętłem, regulujemy sobie położenie gogli i powiem Wam, że przy dobrym wyregulowaniu, mimo takiego słońca jak dzisiaj, praktycznie żadne światło nie dostaje się tutaj po bokach. W tych goglach możemy też ustawić sobie rozstaw soczewek na boki, dioptrię, czyli ostrość na każdej soczewce. No i pamiętajcie, że jeśli sobie ustawicie już wszystko dobrze, to możecie pozycję soczewki zablokować wciskając koronkę i przekręcając ją. Ja na początku tego nie zrobiłem i za każdym razem, gdy wkładałem do torby te gogle i wyjmowałem później, to miałem wszystko rozregulowane. Więc pamiętajcie, aby sobie to blokować. Są bardzo wygodne i bateria pozwala na pracę około 3 godzin. Pracę non-stop oczywiście, więc może non-stop 3 godziny latać nie będziemy, bo nam czoło odpadnie. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tych goglach, a mianowicie te kamerki, które widzicie na przodzie. Te kamerki, tak jak myślałem w filmie z przeciekami, odpowiadają za podgląd tego, co się dzieje dookoła nas. Nie jest to zbyt wygodne, ponieważ mają one dosyć wąski kąt nagrywania, kąt patrzenia, bo tak naprawdę patrzymy na żywo przez nie. Trochę moim zdaniem to bajer, może komuś się przyda, chyba lepiej już te gogle podciągnąć do góry i samemu patrzeć, co się dzieje dookoła. Jeśli chodzi o sterowanie, to tak jak mówiłem, sterowanie motion controllerem jest banalnie proste. Jest tak naprawdę dla każdego. Dla osób, które chcą mieć trochę więcej frajdy z latania o na chillku,
dla osób, które nigdy nie latały, dla osób totalnie początkujących, nawet dla dzieci, spokojnie sobie z tym poradzą. Natomiast jeśli ktoś chce troszkę innych doznań, tych doznań, o których mówiłem, czyli większego ciśnienia i więcej adrenaliny, to remote control i sterowanie w manualu jest zdecydowanie czymś, czego należy spróbować. I uwierzcie mi, ja wcześniej nie latałem dronami FPV. Zresztą na kanale możecie zobaczyć, że jakiś czas temu wrzuciłem filmik o tym, jak uczę się latać dronami FPV na symulatorze. Zresztą odsyłam Was do tego filmu, możecie sobie pooglądać, tam się dużo dowiecie. Przed lataniem Awatą kilka razy przyleciałem się na symulatorze z wykorzystaniem tego kontrolera. Bo tak, mamy tutaj USB-C i możemy sobie podpiąć ten kontroler do komputera. Polecam symulator Liftoff, jest bardzo dobry. Mamy tam lekcje, samouczki, więc bardzo szybko, w bardzo przyjemny sposób możecie nauczyć się latać dronami FPV w trybie manualnym. Są to zupełnie inne doznania. Jest to dosłownie jak latanie małą wyścigówką, czyli latająca wyścigówka i w dodatku wszystko widzicie z pierwszej osoby. Niesamowite uczucie, polecam każdemu spróbować, bo to jest zupełnie inne latanie niż latanie dronem takim klasycznym. Jeśli chodzi o konstrukcję tego kontrolera, no to tak, drążki mamy oczywiście chowane tutaj po bokach. Są one podobno troszkę zmienione w stosunku do poprzednika, w sensie są troszkę dłuższe i lepiej się je trzyma. O, no właśnie, można je bardzo łatwo zgubić. Mam dziada. Bardzo przyjemne są do trzymania. Mamy oczywiście zapięcie na smycz. Lubię korzystać ze smyczy. Jest o wiele wygodniej mi latać, ponieważ trzymam joysticki dwoma palcami. Zresztą o tym też robiłem film, dlaczego warto trzymać joystick dwoma palcami. Możecie sobie go pooglądać, ale szybkie streszczenie, bo mamy o wiele większą precyzję kontrolowania drona poprzez taki chwyt, a nie taki. Mamy oczywiście diody informujące o poziomie naładowania joysticka. Mamy przycisk C1 programowalny, czyli jakąś funkcję. Mamy tutaj oczywiście jog, czyli takie pokrętło do sterowania pozycją gimbala, góra-dół. Mamy przełączanie trybów, normal, sport i manual. Manual jest o tyle fajny, że jak sobie go przełączycie nawet przypadkowo, to dron sam się nie przełączy w tryb manual i nie spadnie, tylko musimy, przełączając się w tryb manual, ustawić drążki w pozycji, która jest pokazywana akurat w tym momencie na ekranie gogli. Jest to bardzo fajne rozwiązanie właśnie, żeby przypadkowo nie przełączyć i nie rozwalić drona. Mamy co jeszcze? Panic button, niektórzy to nazywają. Tak, mamy panic button albo home button. Jest to nic innego jak przycisk, który ratuje nas z opresji. Jeśli lecimy dronem w trybie manualnym i stracimy właśnie panowanie, i to jest dobre dla początkujących, to wystarczy, że hops, naciskamy i dron sam się poziomuje i przechodzi w tryb normal, mimo że jest w trybie manual. Mamy oczywiście spust migawki, mamy przełączanie pozycji kamery i mamy start stop. Nie naciskajcie tego przycisku. Nie naciskajcie tego przycisku podczas latania w manualu. Ja to zrobiłem. Wystarczy dwa razy nacisnąć i wyłączamy silniki. No, było to dla mnie małe zdziwienie. Zatem jeśli zakupicie tego drona, co Wam bardzo polecam, to najpierw sobie polatajcie trochę na tym joysticku, a jeśli od razu chcecie trochę więcej frajdy, zdecydowanie więcej frajdy, to dokupcie remote control. Zatem do czego dokładnie można wykorzystywać tego drona? No na pewno do zabawy. I to jest jakby pierwsza i podstawowa i moim zdaniem najważniejsza funkcja. Ale oczywiście możemy też nim nagrywać bardzo dobrej jakości filmy. Dla klientów, z nieruchomości, z jakichś imprez. Zresztą kto wymyśli zastosowanie, ten wykorzysta tego drona do tworzenia fajnych filmów komercyjnie. Natomiast jeśli chodzi o latanie i frajdę i zabawę, pamiętajcie, że nie jest to racer i ma swoje minusy, typu propłosz, czyli utratę kontroli. Poprawili to w stosunku do Awaty 1, faktycznie. Natomiast mi zdarzało się, że przy szybkim nawracaniu tym dronem potrafił on zgubić trochę równowagę i on zaczynał upadać, więc wtedy ratowałem się tym panic buttonem. Musicie pamiętać, że jest to CineWhoop, czyli dron, który pozwoli nam uzyskać ładne, filmowe obrazki z dodatkiem dynamiki. Oczywiście możemy zrobić jakieś ewolucje, ale jeśli będziemy chcieli sobie polecieć bardzo wysoko, zrobić dive'a, czyli nurkowanie, to może się zdarzyć, że nie starczy mu mocy na wyhamowanie przed podłożem. Podsumowując, jest to bardzo wytrzymały dron, wiem, przetestowałem, ale mimo wszystko polecam dokupić sobie DJI Care, czyli ubezpieczenie na drona, no bo nie jest on wodoodporny, więc jeśli gdzieś pieprzniecie z dużej wysokości, albo co gorsza wpadniecie do rzeki, do wody, gdziekolwiek, utopicie go, to mając wykupiony DJI Care,
zawsze jesteście bezpieczniejsi. Czy polecam tego maluszka? Zdecydowanie. Słuchajcie, ja latam dronami już od 2013 roku. Pierwszym moim dronem od DJI był DJI Phantom 1. Kto wie, ten wie. I ten dron daje mnóstwo zabawy. Mnóstwo frajdy. A ja wiem, będą malkontenci, którzy powiedzą: o, prawdziwy dron FPV to jest taki, którego samemu się buduje, wtedy poznaje się całą jego konstrukcję i bla 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 bla. Gówno prawda. Dron DJI FPV to dron FPV. Po co drążyć temat? Nieważne, czy sam go zużyłeś, czy kupiłeś gotowca. Latasz i cieszysz się z latania. Jak mówił Szczepan, nie musisz być programistą, żeby grać w Call of Duty, tak? Więc ja ogólnie polecam każdemu, kto chce mieć znowu trochę frajdy z latania, albo jeszcze nigdy nie latał i chce poczuć naprawdę coś wyjątkowego. Jeśli macie dodatkowe pytania co do tego drona, to jak zawsze sekcja komentarzy jest dla Was. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Ooh, it took some time.